Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować taką bluzeczkę, o której wspominałam w poprzednim vlogu. Bluzeczka jest typowo wiosenna, chociaż jeśli użyjecie włóczki z dodatkiem wełny o takiej samej grubości, to bez problemu możecie robić, zgodnie z moimi instrukcjami, po prostu taką bluzeczkę na okres jesienno-zimowy. Wystarczy użyć włóczki z dodatkiem jakiegoś cieplejszego włókna. Jeżeli chodzi o tą bluzeczkę, którą tutaj widzicie, jest ona wzorem muszelkowym wykonana i prawdę mówiąc jeszcze nie wszystkie niteczki tutaj pochowałam, także nie zdziwcie się, jeżeli będzie tutaj jakaś gdzieś wystawać. Na marginesie testuję mikrofon, nowy mikrofon, o który prosiliście w którymś tam vlogu, także może być nieco zniekształcony głos. Dajcie znać, czy są jakieś szumy, czy głos jest czysty, czy dobrze mnie słychać, czy jest lepiej tak, czy lepiej bez mikrofonu. Bardzo będę wdzięczna za wszystkie Wasze sugestie i podpowiedzi. Jak widzicie, bierzemy je pod uwagę w naszym tutaj działaniu. Jeżeli chodzi o tą bluzeczkę, to będzie ona nazywać się Andoria. Jest to pomysł mojego męża, bo poprosiłam go, żeby wymyślił jakąś nazwę na tą bluzeczkę i wymyślił Andoria. I teraz nie chodzi wcale o dawną fabrykę silników wysokoprężnych, ani o aktualną fabrykę odlewów żeliwnych, bo tak jest. To jest po prostu Andoria. I tak zostanie, także jeżeli będziecie robić razem ze mną tą bluzeczkę, bardzo proszę w swoich mediach społecznościowych nazywać ją właśnie w ten sposób. Będę wdzięczna, a mężowi będzie miło. Jeżeli chodzi o tą bluzeczkę, to nie jest ona trudna i wydaje mi się, że osoby, które robią chusty, na przykład ze wzorów albo z filmów, takie reliefowe różne, będą w stanie poradzić sobie z tą bluzeczką. Aczkolwiek, tak na marginesie powiem, że używając włóczki, której ja tutaj używam, włóczki z efektem cieniowania, z efektem ombre, o której zaraz wspomnę, największym problemem będzie rozdzielanie tych kolorów, aby one się układały tak, jak trzeba, no tak równomiernie ze sobą, także to jedynie będzie największy problem. Chodzi o to, że po prostu trzeba będzie odcinać, na przykład robicie tułów, odcinacie włóczkę, musicie robić rękaw jeszcze tym kolorem. Odcinacie, robicie drugi rękaw jeszcze tym kolorem, żeby po prostu kolory się zgadzały, żeby nie było takiej sytuacji, że tutaj jest cały rękaw niebieski, tutaj cały rękaw szary. To jest największy problem i taka największy mankament tego, no nie wzoru, bo to każdym wzorem, czy to na drutach, czy szydełkiem, trzeba by było tak robić po prostu. Jeżeli chodzi o włóczkę, którą ja tutaj użyłam, jest to włóczka Opus Summer Soft Cake, włóczka, która ma 55% bawełny, 45% akrylu. Składa się ona z ilu niteczek? Raz, dwa, trzy, cztery niteczki. W 250-gramowym motku jest 100 metrów i jest to włóczka taka na sezon wiosenno-letni. I powiem Wam taką ciekawostkę. Dlaczego tu mi się pojawił kolor żółty? W planie był w planie było w mojej głowie zrobienie bluzeczki z jednego motka tej włóczki, ale okazało się, że jest to dosyć włóczkożerny wzór i jeden motek skończył się tutaj tuż pod biustem, a rękawki skończyły się gdzieś tutaj, no powiedzmy w łokciach. Także no nijak, ni w 5, ni w 10 nie można było sobie zostawić tylko jednego motka, trzeba było wziąć drugi.
I okazało się, że jak chciałam wziąć oczywiście z mojego sklepu karolinaszydelko.pl mój drugi motek do tej bluzeczki, okazało się, że mi go wykupiliście, ten kolor, po tym jak pochwaliłam się tą bluzeczką na vlogu, także nie miałam już tego koloru i musiałam wziąć jakiś pasujący inny. I ten pasujący inny kolor to oczywiście ta sama włóczka, tyle że prezentuje się ona tak. Może podejdę, a ja jestem na schodku tutaj. Tak, o. I kolor, który tutaj, ten z niebieskim, widzicie, jest to kolor 41. Natomiast kolor, który musiałam dobrać, jest kolorem 39. Gdyby Wam się podobało, to takie numery mają te kolory. I teraz, co chciałam Wam powiedzieć, że generalnie jest tak, że ta włóczka ma takie same nitki i na przykład o co chodzi? Tutaj jest kolor szary i jest to dokładnie ten sam odcień szarego tutaj. I bardzo często nawet flowersy tak mają, że one po prostu, producenci robią tak, że używają tych samych odcieni, tych samych nitek, ale zmieniają te efekty ombre, dodając kolejną niteczkę. Ale chodzi o to, że na przykład ten róż odpowiada dokładnie temu samemu różowi w środku. Tutaj jest już kolejny odcień różowego ciemniejszy, ale ten w środku to jest dokładnie ten sam odcień. Tak samo z zewnątrz. Z zewnątrz to są takie same odcienie szarości i dlatego zdecydowałam się na dobranie tej włóczki. Jak to zrobiłam? Wyrobiłam całą włóczkę, cały motek tego koloru i rozpoczęłam pracę tutaj, gdzie mi się kolor szary skończył, gdzie mi się ten, tak, cały skończyłam motek szarego i dobrałam drugi motek i rozpoczęłam pracę nie od wewnątrz, no bo to by nie miało sensu, nie pasowałyby kolory, ale od zewnątrz, gdzie jest dokładnie ten sam kolor szary. I tak samo tutaj macie kolor szary. Kolor szary tu i kolor szary tu. Wielkim minusem jest to, że trzeba po prostu odcinać włóczkę i zrobić dwa rzędy koloru szarego tu, czy tam niebieskiego, dwa rzędy tu odciąć. Dwa rzędy tu. Chyba wprowadzam Was w błąd. W rękawach trzeba było zrobić trzy rzędy jednym kolorem i dwa rzędy w tułowiu. I odciąć. Także tych niteczek będzie do schowania tutaj, szczególnie w rękawach, dosyć sporo, no w tułowiu też. Ale takie są realia włóczek, pracy z włóczek, z włóczkami typu ombre. Włóczka jest miła w dotyku, nie gryzie, nie ma z nią problemu. Tak naprawdę może jedynie w trakcie pracy się trochę rozwarstwia i to może też nieco sprawiać problemu osobom początkującym. Jeżeli chodzi o moją bluzeczkę, to jest ona rozpoczynana od ściągacza, później poszerzana tutaj w dwóch miejscach. Bez problemu można zrobić ją w większym rozmiarze i w dalszej części filmiku zobaczycie, że rozpisuje konkretną ilość oczek pod konkretny rozmiar, także nie musicie nic na oko robić. Jeżeli chcecie zrobić włóczką inną, grubszą, grubszym szydełkiem, musicie zrobić łańcuszek, który jest podzielny przez 6. Dalej też tłumaczę, jak sobie poradzić ze zmianą włóczki, jak sobie poradzić z innym rozmiarem, także bez problemu można to zrobić. Co Wam tutaj będzie potrzebne? Ta włóczka, dwa motki, ja mam rozmiar S. Jest to taka krótsza bluzeczka, ja będę nosić do spodni z wysokim stanem. I jest ona taka, no malutka, można powiedzieć, że jest malutka. Jeżeli chcecie inny rozmiar, to na pewno starczy na rozmiar L. Wydaje mi się, że starczy na rozmiar M. Wydaje mi się, że starczy na rozmiar L dwa motki. Natomiast już na większe rozmiary chyba trzeba będzie wprowadzić jeszcze trzeci motek.
No i oczywiście kombinować tym odcinaniem. To jest taki minus. Szydełko. Tutaj będą potrzebne dwa rozmiary szydełek. Ja mam szydełko 3 mm i nim pracowałam praktycznie całość mojej bluzeczki. To jest praktycznie całość. Szydełko 2 mm było mi potrzebne, aby zwęzić tutaj mankiety ściągacze i tak naprawdę one było potrzebne mi tylko na dwa ostatnie rzędy reliefowe i dwa ostatnie rzędy reliefowe tutaj. Także one jest potrzebne, ale tak od biedy, jeżeli nie macie akurat, a nie możecie sobie pozwolić w tym miesiącu na zakup szydełka, no to po prostu będziecie mieć proste rękawy, prosty dół. U mnie się to tak delikatnie ściąga. Także szydełko 3 mm na całość, szydełko 2 mm na tutaj te rękawki. Potrzebne będą jeszcze 4 znaczniki, aby... O, tutaj mam nawet zaznaczony jeden znacznik, miejsce dokładnie, w którym poszerzałam. I Wam po prostu przyda się to, żeby było łatwiej później policzyć, w którym kolejnym razie, kolejnym rzędzie trzeba zrobić poszerzanie. Także to jest tak dla ułatwienia pracy. Oczywiście nożyczki. I ja Wam już pokażę, że rozpoczęłam, nagrywam troszkę później wstęp, a już rozpoczęłam razem z Wami kolejną bluzeczkę. Jeszcze nie wiem, czy zrobię ją z długim rękawem, taką samą praktycznie, czy zostanie krótki. Chyba zostanie krótki rękaw, tak sobie myślę, ale oczywiście Wam wszystko pokażę i wytłumaczę, jak trzeba. I to jest właśnie motek, który został, ten drugi motek tego koloru, który musiałam dobrać. I zobaczcie, w którym momencie on się skończył. Także przypuszczam, że zużyłam cały motek i gdzieś 1/3. Zobaczcie. Tutaj, o może tak, pokażę Wam dokładniej, w którym momencie skończył się ten kolor. Już tutaj gdzieś, gdzie wszedł żółty kolor. Także, no, prawie 1,5 motka trzeba zużyć na rozmiar S. Rozmiar M spokojnie starczą 2 motki i wydaje mi się nawet, że na rozmiar L 2 motki może starczą, ale już większe rozmiary może być po prostu, żebym sobie tutaj kręgosłupa nie połamała na tym schodku, a chodzi mi o to, żeby fajnie pokazać Wam tą bluzeczkę. Tak to wygląda. Ja, tak jak mówię, rozpoczynałam pracę już od tego zewnętrznego koloru, aby tu wszystko pasowało. I będzie on górę miał bardzo podobną, ta bluzeczka będzie miała górę bardzo podobną. I dół będzie już z żółtymi odcieniami. No i chyba będę musiała sobie dobrać kolejny kolor, ale już zostanę przy tym kolorze. Bardzo chciałam, aby miał on tutaj rękawy niebieskie, ale po prostu wykupiliście mi ten kolor i musiałam kombinować. Ale też wygląda to fajnie. Wygląda to bardzo fajnie, wiosennie, pastelowe takie przejścia kolorów. Bardzo mi się podoba, jestem bardzo z niej zadowolona. W tym projekcie, który razem z Wami wykonuję, wprowadziłam poprawki, szczególnie tutaj. Widzicie, tak delikatnie coś tam się marszczy i już wprowadziłam tutaj poprawki, żeby tego nie było. Po prostu trzeba chodzić wyprostowanym, a to nie jest moją mocną stroną, ale ten sweterek właśnie prezentuje się tak. O, teraz mam mikrofon i mogę ładnie mówić tutaj, że i będzie mnie słychać. Tak to wygląda. Jestem z niego bardzo zadowolona i mam nadzieję, że zrobicie ten projekt razem ze mną. Jeśli tak, to serdecznie będę prosić Was i będę bardzo wdzięczna, jeśli pochwalicie się na Facebooku, na Instagramie czy w wiadomościach prywatnych. Za wszystkie bardzo, bardzo dziękuję. A na zakupy oczywiście zapraszam do mojego sklepu internetowego karolinaszydelko.pl. Teraz już chyba wszystko, co tak z grubsza pamiętałam, to powiedziałam. Jeżeli zapomniałam, no to w trakcie pracy na pewno dowiecie się, co dalej. Bluzeczka Andoria. Ciekawa jestem, czy ktoś zgadnie dlaczego.
ale nie będę nic podpowiadać, to jest trudne zadanie. Także tak się ona prezentuje. Miłej pracy, miłego dziergania i koniecznie chwalcie się efektami. Także do dzieła! Pracą rozpoczniemy od łańcuszka odpowiedniej długości, czyli odpowiedniej, czyli takiej dla Waszego rozmiaru. Tutaj rozpisałam Wam konkretną liczbę oczek dla konkretnych rozmiarów, bo często mnie o to prosicie, ale uczulam tutaj na to, żeby wziąć pod uwagę to, że te rozliczenia, ta rozpiska jest konkretnie pod włóczkę Summer Soft Cake Opus i konkretnie pod szydełko 3 mm. Jeżeli chcecie użyć jakiejś innej włóczki, na przykład jednokolorowej, wtedy musicie koniecznie i chcecie skorzystać z moich tutaj rozliczeń, wtedy musicie koniecznie dopasować włóczkę pod szydełko 3 mm. A jeżeli chcecie jednokolorową włóczkę, może to być na przykład włóczka Alize Bella. Jest to 100% bawełna i ona również pasuje do szydełka 3 mm. Jeżeli chodzi o rozpiskę i rozmiary, to ja zrobiłam sweterek w rozmiarze S, czyli ja robiłam 156 oczek łańcuszka i teraz również będę razem z Wami robić 156 oczek łańcuszka. Ten łańcuszek niech Was nie zmyli, ponieważ będzie on tak opadał, najprawdopodobniej Wam na ramiona, będzie bardzo luźny i być może wydawać Wam się, że no jest jakiś on za duży, ale niech Was to nie zmyli, ponieważ ściągacz, który będziemy robić zaraz w następnym etapie po łańcuszku, dosyć mocno ściągnie nam ten duży obwód tego łańcuszka. Ojejku, ale sobie zaciągnęłam szydełkiem. Ajajaj, dobra, będę musiała to naprawić, bo to tak będzie brzydko wyglądać. Także jeżeli chodzi o ten długi łańcuszek i te długie łańcuszki, które ja Wam proponuję do rozmiaru, są one długie, opadające na ramiona, ale ściągacz je tak zawęzi. Także to miejcie na względzie. Jak rozliczyłam oczka łańcuszka? Po prostu do każdego kolejnego rozmiaru należy dodać 24 oczka. 24 oczka to dokładnie 4 muszelki. Na jedną muszelkę przypada 6 oczek, czyli jeżeli, inna rzecz, jeżeli chcecie zrobić jeszcze inną włóczką, bo macie jakąś grubszą włóczkę albo planujecie sobie zrobić taki sweterek, tylko że na zimę i macie grubszą, możecie sobie taki sweterek zrobić, wtedy robicie liczbę oczek łańcuszka podzielną przez 6 i uczulam Was, te rozliczenia przy grubszej włóczce w ogóle nie mają sensu. To grubsza włóczka, grubsze szydełko. I o tych rozliczeniach zapomnijcie. Przy grubszej włóczce, grubszym szydełku, grubszym rozmiarze szydełka należy wtedy ten łańcuszek dopasować do siebie, a uczulam, żeby był on po prostu luźniejszy, taki, żeby lekko opadał z ramion. Był taki łódkowy, tworzył taką dużą łódkę i był tak jakby trochę za duży ten łańcuszek. Ale to tak na marginesie dla osób, które chcą użyć innej włóczki. Liczba oczek podzielna przez 6, tak tutaj jest. Natomiast u nas rozmiar z każdym powiększeniem, tak to nazwijmy, zmienia się o 24 oczka, czyli 4 muszelki. I tak to wygląda. Rozmiar M to 180 oczek, rozmiar L to 204 oczka, rozmiar XL 228 oczek. Jeżeli macie jeszcze większe rozmiary i chcecie zrobić w jeszcze większym rozmiarze, znów dodajecie do 228 24 oczka i wychodzi Wam rozmiar XXL. Taka jest podpowiedź. I co teraz? Teraz bierzemy się za ten długi łańcuszek. I później, tak jak powiedziałam, takim kolejnym etapem będzie robienie ściągacza. Tak, nie będziemy robić od razu muszelek,
tylko ściągacz. Dlaczego? Dlatego, że jest to włóczka cieniowana, włóczka ombre. I ja sobie wymyśliłam tak, że od najjaśniejszego koloru ma iść ku ciemniejszemu, tak jak to one przeważnie są nawinięte. Gdybyśmy zrobili tak, że po łańcuszku zaraz, tak logicznie by się wydawało, bierzemy się za wzór muszelek, czyli dalszą część bluzeczki, wtedy kolor by nam uciekał i wtedy na końcu, jakbyśmy się dopiero zabrali za ściągacz, miałby on inny kolor. A to mi się kompletnie nie podoba. Wygląda to moim zdaniem, no tak, no nie pasuje to. Po prostu mi się to nie podoba. I ja postanowiłam właśnie zrobić najpierw długi łańcuszek i potem ściągacz, następnie odciąć nitkę i zrobić niżej wzór muszelek, aby to wszystko ładnie nam się komponowało. Ten problem znika całkowicie, jeżeli używacie jednokolorowej włóczki. Także jeżeli używacie jednokolorowej włóczki, możecie robić tak jak ja, ściągacz od razu, no bo to już nie trzeba będzie później go robić, ale możecie również robić wzór muszelek. Po prostu łańcuszek i dalej wzór muszelek, albo tak jak ja ściągacz, no bo to jest jednokolorowa bluzeczka i wtedy ona się fajnie robi. A tu musimy po prostu siłą rzeczy koniecznie zacząć od ściągacza, nie ma innego wyjścia. Ok, także ja się zabieram za naszą bluzeczkę, a konkretnie za łańcuszek. Jest to luźny, naprawdę długi łańcuszek, 156 oczek, także robię tutaj porządek. O, właśnie, wyciągajcie ostrożnie tą włóczkę, bo lubi się ona splątać. I mi się też kilkakrotnie już splątała. Robimy pętelkę, jak kto lubi, jak kto woli, ja to mam taką metodę naprawdę z przedszkola tej pętelki, taką prościutką. I teraz robimy 156 oczek łańcuszka, ja je zrobię i do Was wrócę, bo nie ma potrzeby, żebym tutaj się rozliczała z tymi oczkami. A Wy robicie oczywiście taką ilość oczek, jaka Wam pasuje do rozmiaru. Po zrobieniu tego naprawdę długiego łańcuszka należy go wyrównać w dłoniach. Chodzi o to, żeby się nie poskręcał i zamknąć w całość oczkiem ścisłym. Także ja go tutaj próbuję ujarzmić, ten łańcuszek. A nie jest to łatwo, ponieważ jest dosyć długi. Także ja go sobie wyrównuję tak w palcach i wbijam się w pierwsze początkowe oczko, od którego rozpoczynaliśmy pracę. I robię oczko ścisłe. Najważniejsze jest, aby ten łańcuszek nie był poskręcany przy łączeniu. Co teraz? Teraz robimy taką bazę pod ściągacz, czyli półsłupki nawijane. Pracę rozpoczynamy od jednego oczka łańcuszka i następnie wbijamy się, ale tutaj słuchajcie, tak nieco będzie kombinacji, ponieważ wbijamy się w miejsce, w którym było łączenie, ale tutaj w pętelkę z tyłu. Ona jest taka trochę skręcona, słuchajcie, przez to oczko ścisłe, ale ja zawsze powtarzam, że najfajniej wbijać się w tą pętelkę z tyłu, tutaj tą jedną. I wykonuję tutaj oczko, półsłupek nawijany. I tak będzie wyglądał ten rząd. Ten rząd będzie się składał z półsłupków nawijanych, a wykonujemy je właśnie pod tą pętelkę.
tutaj z tyłu. Tak jakby odwracamy ten łańcuszek. Ja jeszcze przy okazji wrabiam sobie tą niteczkę początkową. Półsłupek nawijany jest nieco wyższy od zwykłych półsłupków. O właśnie, i pod tą pętelkę z tyłu wbijamy się. I ja wrabiam. I tak oczko za oczkiem, pętelka z tyłu jest przerabiana. Dzięki temu, że ta metoda kiedyś mi tak się napatoczyła i postanowiłam z niej już zawsze korzystać, dzięki temu mamy z drugiej strony tutaj ładnie wyodrębnione oczka łańcuszka i na dole, i u góry. Także to jest bardzo fajna metoda. Także do samego końca w każdym oczku po jednym półsłupku nawijanym. Pierwszy rząd ściągacza już jest gotowy i teraz przed połączeniem oczkiem ścisłym musicie tutaj bardzo uważać, żeby ten łańcuszek, no nie jest to łańcuszek, ale ten pierwszy rząd półsłupków nie był skręcony, żeby on się po prostu był, o, tak wyrównany, bo jak będzie taka sytuacja, że połączymy, bo gdzieś tam nam się skręcił, no to wtedy może być skręcona dalej robótka i trzeba będzie pruć. I teraz warto tylko o tym sobie pamiętać i to ładnie wyrównać. Co teraz? Łączymy, wbijając się pomiędzy oczko łańcuszka, które robiliśmy na początku, a półsłupek nawijany. Ja tutaj się wbijam pomiędzy i robię oczko ścisłe. Pierwszy rząd półsłupków reliefowych. Będą to półsłupki reliefowe nawijane. Rozpoczynamy od jednego takiego długiego oczka łańcuszka. Następnie nawinięcie robimy i zerkamy na pierwszy półsłupek. Ten półsłupek nawijany pod spodem. Oplatamy go od przodu, bo będą to półsłupki nawijane od przodu na jednym półsłupku, a na drugim od tyłu. Od przodu, od tyłu, od przodu, od tyłu. I wtedy będzie nam się tworzył właśnie taki prążkowany wzór. To są półsłupki wkuwane od przodu, a te tutaj pomiędzy wklęsłe takie od tyłu, od przodu, od tyłu, od przodu, od tyłu. I teraz oplatamy od, tak jakby w środku, wychodzimy pomiędzy pierwszy a drugi półsłupek szydełkiem. Z przodu wygląda to tak, a z tyłu tak. Teraz luźno wyciągamy niteczkę. Wyciągajcie luźno, bo później będzie ciężko zrobić kolejny rząd. Także niech to będzie luźne. I przerabiamy, tak jak zwykły półsłupek nawijany. Następnie nawinięcie. Zerkamy na półsłupek ten drugi i wkuwamy tym razem od tyłu. Pomiędzy pierwszy a drugi oplatamy ten drugi i wychodzimy pomiędzy drugim a trzecim. O, tak wygląda to z przodu, z tyłu. Tak. I przerabiamy. To jest taka instrukcja dla osób bardzo początkujących. Oczywiście wyciągamy długi ten półsłupek. I teraz następny. Od przodu wyciągamy długi. Od tyłu. Od przodu i od tyłu. Rozciągajcie sobie w palcach, tak żeby było widać ładnie dziurki pomiędzy półsłupkami. Wtedy będzie Wam troszkę łatwiej to przerabiać po prostu. Od przodu, od tyłu i tak do końca rzędu. Proszę przerobić. Nie jest to łatwy rząd, bo jest taki, no, krótki ten spód,
Także nie jest to łatwy rząd, ale jak już to przejdziemy, to już będzie coraz łatwiej. Pierwszy rząd reliefowy skończony. Pewnie Was tak wymęczył, jak i mnie, ale no, te pierwsze rzędy tak mają. Teraz łączymy w jedną całość, oczkiem ścisłym oczywiście, ale jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że u mnie ten rząd bardzo fajnie się zgrał, bo na końcu mam półsłupek reliefowy wkuwany od tyłu, a na początku rzędu od przodu, czyli tak powinno być, tak powinno się wszystko zgrywać. Łączymy ten i każdy kolejny rząd ściągacza. Tutaj, jak i wszędzie indziej, w mankietach i na dole sweterka, tak samo. W zasadzie te ściągacze robimy dokładnie tak jak teraz, tak jak to pokazuję. Wbijamy się pomiędzy oczko, które zawsze robimy na początku, a półsłupek nawijany, o tutaj, i oczkiem ścisłym łączymy. Następnie znów jedno luźne, duże oczko łańcuszka, nawinięcie i wykonujemy powtórzenie tak jakby rzędu. Powtórzenie, teraz już będą powtórzenia tych samych rzędów, bo wykonujemy na półsłupku nawijanym, wkuwanym od przodu, tak samo półsłupek nawijany, wkuwany od przodu i przerabiamy. Po prostu powtarzamy to samo. Tutaj mamy taki wklęsły, czyli wkuwamy od tyłu, od przodu i od tyłu. Przypominam, że te półsłupki wkuwane od przodu są takie wypukłe, a te od tyłu są wklęsłe, czyli powtarzamy dokładnie ten sam ściek przez kilka następnych rzędów i będzie nam bardzo mocno ściągał się ten ściągacz. I ja to już widzę w swojej robótce, że on już się zmniejszył. I powiem Wam, po prostu powtarzamy takie same rzędy i ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów w ściągaczu. To jest raptem 3 cm razem z tym rzędem pierwszym zwykłych półsłupków. Chodzi o to, żeby dopasować taką ilość tych rzędów do siebie. Mi odpowiada tylko 5 rzędów w ściągaczu. Tak, w ściągaczu. I tyle samo zrobiłam na dole i tyle samo zrobiłam na dole, w sensie to jest dół sweterka i tyle samo zrobiłam tutaj w rękawach, ale w rękawach, i to jeszcze będę o tym przypominać jak troszkę później, w rękawach zrobiłam 3 pierwsze rzędy szydełkiem właśnie 3 mm i powiem Wam, że aż tak nie wiadomo jak mocno ten ściągacz się nie ściąga. I zauważycie to na pewno, on się ściąga, owszem, ale zauważycie to, że nie jakoś, nie wiadomo jak. A chciałam uzyskać tutaj, żeby mankiety były takie dopasowane. Jak to uzyskałam? Wzięłam po prostu do szydełkowania o rozmiar mniejsze szydełko i kolejne dwa rzędy, dwa ostatnie, czwarty i piąty, robiłam, przerabiałam szydełkiem 2 mm. I dzięki temu tak mi jeszcze mocniej ściągnął mankiet się. Natomiast na dole tego nie zrobiłam i jest prosty ten ściągacz. Nie jest on tak mocno ściągnięty. Także przerabiamy tutaj razem 5 rzędów tych reliefowych. Szósty rząd to oczywiście ten rząd półsłupków nawijanych i to zawarłam Wam tutaj w opisie tego mojego rysunku, że u góry ten ściągacz ma 6 rzędów, bo pierwszy to półsłupki nawijane, a 5 to reliefy. Także widzimy się po zrobieniu ściągacza i na końcówce ostatniego piątego rzędu wrócę do Was i powiem wszystko, jak ładnie, estetycznie to zakończyć. Mój
mój ściągacz już gotowy. Ma 5 rzędów. Połączyłam ściągacz oczkiem ścisłym, ale teraz polecam Wam jeszcze zrobić jedno oczko ścisłe w lewo. I już przybliżam i robię razem z Wami. Nie zdziwcie się, że ja teraz szydełkuję innym szydełkiem. Jest to szydełko Tulip Etymorose. Właśnie je przyniosłam sobie ze sklepu do domu. W zasadzie mąż mi przyniósł z małym opóźnieniem. Ale chciałam pracować na tym szydełku, żeby sprawdzić, jaka jest różnica w pracy pomiędzy klowerem, który używałam do tej pory, Clover Amour, szydełkiem tym pomarańczowym, a tym. Różnicę na razie troszkę widzę, ale później może nieco o tym opowiem. Teraz skupię się na tym oczku ścisłym w lewo. Polecam zrobić jeszcze jedno oczko ścisłe w lewo. Jedno oczko łańcuszka i mocno, mocno je zacisnąć, wyciągając taką długą pętelkę. Odcinamy i teraz będziemy, wyciągam niteczkę, oczywiście ta będzie musiała iść do porządnego schowania. I teraz, co Wam tutaj pokażę? Będziemy pracować nad wzorem muszelek, ale musimy wrócić do miejsca, w którym rozpoczęliśmy pracę tutaj, od tego naszego długiego łańcuszka i od rzędu zwykłych półsłupków nawijanych. Czyli wracamy do tego momentu, bo jak pewnie zauważyliście, ta górna piąta część, piąty rząd ściągacza dosyć mocno nam zwęził robótkę. Ona tutaj od dołu jest szersza, od góry jest węższa i my musimy wrócić do tego momentu. Także wywracamy sobie dokładnie w ten sposób ten nasz ściągacz i wracamy do miejsca właśnie, w którym jest ten nasz początek początków, czyli oczko łańcuszka i pojedyncze i półsłupki zwykłe nawijane. I tutaj dodamy niteczkę, pętelkę i będziemy już pracować nad pierwszym rzędem muszelek. Także ja już szukam miejsca, szukam sobie mojej niteczki, tworzę nową pętelkę i bierzemy się do pracy, zmniejszam ją, przybliżam, żebyście dobrze, dobrze to widzieli. Ale nie za blisko, bo jak mam za blisko, zauważyłam kadr, to później uciekam dłońmi poza kadr. Wbijamy się w miejsce, w którym jest tutaj nasze łączenie rzędu. Przeciągam szydełko przez pętelkę. Przeciągam pętelkę przez to oczko i wykonuję jedno oczko łańcuszka. Zaciskam i w tym miejscu będę jeszcze wykonywać zwykły półsłupek. Także wbijam się jeszcze raz i robię zwykły półsłupek. Już nie nawijany, a zwykły. Mam dwie niteczki, przeciągam, przerabiam. Następnie nawinięcie, ponieważ przed nami jest do wykonania pierwsza pętelka. Co teraz robimy? Odliczamy tutaj od tego półsłupka 3 oczka w lewo. Tutaj mamy pierwsze, drugie i trzecie. To jest dokładnie trzecie oczko, no trzeci półsłupek tak niejako, pod spodem. Wbijam się tutaj i tu wykonuję 5 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Następnie znów odliczamy 3 oczka w lewo od tego miejsca, czyli raz, dwa, trzy. W tym trzecim oczku wbijamy się i wykonujemy zwykły półsłupek. Zaczepiamy tą muszelkę zwykłym półsłupkiem. Zwykły, czyli wcześniej nie było nawinięcia. Przerabiam. I tak proszę przerobić do końca rzędu, czyli nawinięcie,
3 oczka w lewo. Raz, dwa, trzy. 5 słupków. 4 i 5 i znów 3 oczka w lewo, raz, dwa, trzy i tutaj półsłupek zwykły. Tak proszę przerobić do końca rzędu, jeżeli wszystko Wam się dobrze tutaj obliczyło, jeżeli początkowy łańcuszek był podzielny przez 6, to wszystko powinno Wam się idealnie zgrać tutaj. Koniec z początkiem. Także chwila prawdy, przerobicie ten rząd i zobaczycie, czy udało Wam się wszystko dobrze policzyć na samym początku. U mnie się wszystko pięknie zgrało. Ostatnia jest muszelka i łączymy ten rząd, wbijając się w pierwszy zwykły półsłupek, od którego rozpoczynaliśmy pracę i tu oczywiście wykonujemy oczko ścisłe. Drugi rząd naszej bluzeczki rozpoczniemy od takiej długiej pętelki. I teraz jeszcze tak momencik chciałam powiedzieć, ile ja mam. Momencik. Mam 26 muszelek. 26 muszelek. 156 oczek podzielić na 6. Wyszło mi 26 muszelek. Wy oczywiście możecie mieć inną ilość muszelek ze względu na inną długość łańcuszka, ale to tylko tak na marginesie. Wykonujemy takie długie oczko łańcuszka, takie nienaturalnie długie, następnie nawinięcie i w miejscu tutaj, gdzie jest nasz półsłupek, robimy 4 słupki. To oczko łańcuszka nie wpływa na nic, ono jest tylko takim ułatwieniem do zrobienia półsłupka, słupka, przepraszam. Teraz wykonujemy 4 słupki w tym półsłupku pod spodem. Trzeci i czwarty już jest gotowy. Następnie na pierwszej muszelce, na środkowym słupku, czyli trzecim, raz, dwa, trzy, na trzecim słupku wykonujemy zwykły półsłupek. Co dalej? Po tym półsłupku nawinięcie i tutaj, gdzie mamy pomiędzy muszelkami półsłupek, w nim wykonujemy 6 słupków. Powiększamy liczbę tych słupków, aby ładnie układała się ta bluzeczka tutaj w karczku. Czyli 6 słupków, już mam 4, następnie 5 i 6. Co dalej? Znów półsłupek na środku muszelki, czyli trzecim słupku. I tak do końca tego drugiego rzędu, tak na przysłowiowego zygzaka, wykonujemy raz muszelkę, raz półsłupek. Muszelka składa się z 6 słupków. Już mam 5 i dorobię ostatni, 6. Robię pauzę i dokańczam sobie poza kadrem, poza kamerą, ten drugi rząd. Pod koniec drugiego rzędu musimy dokończyć połowę muszelki, którą zaczęliśmy na samym początku tego drugiego rzędu. Czyli tutaj mamy 4 słupki, wbijamy się jeszcze w miejsce, w którym one są, czyli w tym półsłupku i wykonujemy tutaj 2 słupki, żeby razem było 6, tak jak w pozostałej części muszelek. 2 słupki. Łączymy w całość, wbijając się w pierwszy słupek, tutaj w to górne oczko i tu wykonujemy oczko ścisłe. Ja jeszcze raz wbiję się, bo nie wszystkie niteczki ujęłam. Także robimy oczko ścisłe,
mi już zmienił się kolor. Jedna różowa niteczka jest teraz zawarta. I przechodzimy do rzędu trzeciego. Rozpoczynamy od jednego oczka łańcuszka i teraz pomiędzy trzecim a czwartym słupkiem wykonamy pomiędzy, bo tutaj nie ma oczka łańcuszka, wykonamy tutaj zwykły półsłupek. I to jest początek naszego rzędu, zwykły półsłupek. Następnie praca będzie powtarzana w takim sensie, że w półsłupku wykonujemy muszelkę. Przepraszam bardzo. I właśnie w tym półsłupku wykonujemy muszelkę składającą się z 7 słupków. Czyli powiększamy z każdym rzędem ilość słupków. Póki co, bo na razie na tym zakończymy, na tych 7. 3. Już mam 4, 5. 6. Ale jeszcze raz policzę, bo się tak 6 mam. I ostatni 7. I tym razem wbijamy się w tej części robótki, w tym trzecim rzędzie, wbijamy się pomiędzy trzeci a czwarty słupek muszelki. Tutaj nie ma innej opcji, musimy poradzić sobie z tym miejscem w ten sposób. I znów 7 słupków i właśnie pomiędzy trzecim a czwartym słupkiem muszelki wykonujemy półsłupek. 7 już mam? Nie, mam 6, także jeszcze 1. Pomiędzy wbijamy się i półsłupek. Tak wygląda trzeci rząd. Proszę go przerobić tak do końca. Trzeci rząd łączymy w jedną całość, czyli wbijamy się w półsłupek, od którego rozpoczynaliśmy pracę. Łączymy oczkiem ścisłym. Czwarty rząd, tutaj będą również małe zmiany. Robimy długie oczko łańcuszka, takie nienaturalnie długie, tak jak to robiliśmy kiedyś. Następnie w półsłupku, który tutaj mamy, wykonujemy 4 słupki. Czyli połowę naszej muszelki. Raz. Dwa. Trzy. I 4. Ależ mi się... O, już teraz lepiej to wygląda. Po 4 muszelkach zerkamy na pierwszą muszelkę w rzędzie pod spodem. Na dokładnie środkowy czwarty słupek. I tutaj w tym środkowym czwartym słupku wykonujemy najpierw zwykły półsłupek, następnie oczko łańcuszka i znów w tym samym miejscu zwykły półsłupek. I tak będziemy już przerabiać na środku każdej muszelki. Dalej, oczywiście w półsłupku pomiędzy muszelkami w rzędzie pod spodem wykonujemy 7 słupków. A więc przerabiamy teraz 7 słupków. 3, 4, 5, 6, momencik, tak, 6, 6, dobrze. I ostatni, 7. I dalej, na środku muszelki, na czwartym słupku, półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. Tak wygląda rząd czwarty. Kończymy rząd czwarty i musimy jeszcze dokończyć połowę muszelki, czyli 3 słupki wykonujemy tutaj. W tym miejscu, gdzie już są 4 słupki. Także raz,
2 i 3. Łączymy ten etap, wbijając się w pierwszy słupek, który robiliśmy na początku tego czwartego rzędu. Tutaj w oczko wbijam się. O. I robię oczko ścisłe. Muszelka już pełna jest. I teraz piąty rząd, jak i każdy następny na tym etapie, będziemy rozpoczynać od oczka łańcuszka, półsłupek w miejscu, w którym było łączenie, jeszcze raz oczko łańcuszka i jeszcze raz półsłupek, czyli to, co już robiliśmy pomiędzy muszelkami. Półsłupek, oczko, półsłupek. I teraz jak poradzić sobie w miejscu, gdzie już mamy ten półsłupek, oczko, półsłupek? Tutaj pomiędzy półsłupkami, a pod oczkiem łańcuszka wykonujemy 7 słupków. I teraz uważajcie, bo bardzo łatwo można wbić się nie pod oczko łańcuszka. Tutaj jest tylko jedna niteczka, zobaczcie, oddzielająca, ale bardzo łatwo można się wbić w ten lewy półsłupek i wtedy te muszelki będą nam się tak kosić na lewo, będzie to się skręcać lekko, a my musimy tak zrobić, żeby to było pod oczkiem łańcuszka, czyli tutaj pod tym oczkiem łańcuszka, pomiędzy półsłupkami wbijamy się i robimy 7 słupków, czyli naszą muszelkę. Już każdy kolejny słupek będzie fajnie nam rozdzielał te półsłupki, jak widzicie to zresztą. Natomiast na samym początku trzeba uważać, żeby wbić się tam, gdzie trzeba. Czyli ja mam ile już? Ja mam 6 i teraz ostatni, 7 wykonuję. Tutaj natomiast wykonujemy na muszelce, na samym środku, czyli czwartym słupku, nasz półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. I tak będzie prezentował się rząd piąty. Takich rzędów, może jeszcze pod koniec piątego rzędu do Was wrócę i jeszcze Wam potłumaczę, jak dalej. Na razie skupmy się na piątym, czyli muszelka składająca się z 7 słupków i półsłupek, oczko, półsłupek. Pokażę Wam, jak zakończyć rząd piąty. Będzie on tak nieco inaczej kończył się i rozpoczynał w zasadzie. Bardziej rozpoczynał niż kończył, bo kończymy oczywiście oczkiem ścisłym. Kończymy ten rząd wbijając się w pierwszy półsłupek. Przypominam, że tutaj była zmiana i robiliśmy półsłupek, oczko, półsłupek. I my w pierwszy półsłupek wkłuwamy się, aby połączyć ten rząd i zrobić oczko ścisłe. I teraz zmiana jest następująca. Aby rozpocząć rząd szósty, wykonujemy jedno oczko ścisłe w lewo i dokładnie jest to miejsce, gdzie jest oczko łańcuszka pomiędzy półsłupkami. I my pod to oczko wbijamy się. Tutaj też uczulam, aby wbić się dokładnie pod oczko łańcuszka, a nie pod półsłupek lewy, ten z lewej strony, bo będzie nam się znów ściek kosić tak jakby w lewo, skręcać w lewo. I robimy tutaj jedno oczko, oj, przepraszam, kichanie mnie wzięło, jedno oczko ścisłe w lewo. Tym samym doszliśmy do środka tego naszego małego ściegu. I teraz rozpoczynamy pracę podobnie jak to było w rzędzie czwartym, czyli jedno długie oczko łańcuszka, następnie nawinięcie i w tym samym miejscu wykonujemy pod oczkiem tym ścisłym, które łączyliśmy teraz, które robiliśmy w lewo, że tak powiem, wykonujemy 4 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci,
czwarty. I następnie dalej pracujemy zgodnie ze wzorem, który robiliśmy do tej pory, czyli na środkowym czwartym słupku wykonujemy półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. I tak do końca rzędu. I teraz troszkę Wam wytłumaczę, co dalej. Szósty rząd kończymy i oczywiście musimy, pracujemy zgodnie z tym, co Wam wytłumaczyłam. I na końcu musimy dopełnić całą muszelkę. W zasadzie ten rząd będzie identyczny jak rząd czwarty. Także jeżeli jeszcze nie pamiętacie, to polecam cofnąć filmik do początku rzędu czwartego i do końca rzędu czwartego, aby zakończyć dokładnie tak samo. Czyli ten szósty rząd będzie jak rząd czwarty. Rząd siódmy będzie jak rząd piąty. Rząd ósmy będzie jak rząd czwarty. Powtarzacie dokładnie dwa te same rzędy aż do rzędu ósmego, bo już i ten ósmy robicie dokładnie tak jak rząd czwarty, bo od rzędu dziewiątego wprowadzimy poszerzanie na jednym rękawie i na drugim rękawie. Poszerzanie jest konieczne, aby po prostu można było wykonywać swobodne ruchy w tej bluzeczce. Także robicie rząd teraz szósty, rząd siódmy i rząd ósmy. Natomiast wracacie razem ze mną do rzędu dziewiątego, w którym będzie zmiana i tam krok po kroku z Wami przejdę tą zmianę. I natomiast tutaj, tak jak powiedziałam, wykonujecie teraz ten rząd szósty tak samo jak rząd czwarty, rząd siódmy jak rząd piąty, rząd ósmy jak rząd czwarty. I widzimy się po skończeniu rzędu ósmego.